Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na mecz. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dzień dobry Państwu. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Na boisko wyjdą w ofensywnym wariancie 3-4-3 z pomocnikami cofającymi się w razie potrzeby do obrony. Rozpoczęli. Mam nadzieję, że będzie to dobry spektakl. Sebastian Madera. Czernych. Grzelczak. Wasiliew. Nie ma gola. Wybijają teraz do przodu. Grzelczak. I piłka w rękach bramkarza. Wasiliew. Grzyb. Dobre, dalekie wybicie. I mamy aut, a rozpocznie Jagiellonia. Czernych. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Biega na pozycję. Strzela! Mamy bramkę, proszę Państwa! Spójrzmy, spokojne, przepiękne uderzenie. Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Mamy pierwszą bramkę, jest 11 minuta. Jest okazja, kapitalnie wychwycił. Jest szansa na groźną akcję. Grzelczak! Jest! Znakomicie! No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Wynik 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Grzelczak! Ależ niewiele zabrakło, a miałby hat-tricka. O tym, że umie strzelać bramki, przekonaliśmy się już dzisiaj dwukrotnie, ale tym razem mu nie wyszło.
Uderzenie było potężne z obrębu szesnastki. Bramkarz nie miał większych szans na obronę. Piłka minęła go i wpadła do siatki niedaleko lewego słupa. Wycofali do bramkarza ku niezadowoleniu kibiców. Aut na wysokości pola karnego, jeśli dobrze to rozegrają, mogą zaskoczyć obronę. Dograł w pole karne. Bramkarz tym razem nie miał nic do roboty. Tak, ale trafił na napastnika, który potrafi strzelać tylko jedną nogą. Sebastian Madera. Rafał Grzyb. Pięknie dograł, a on spudłował. Podanie absolutnie pierwsza klasa, po prostu idealne. Szkoda, że strzał był gorszy. Tomasik. Sędziego. Jaka będzie kara? No bez dwóch zdań to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Sędzia odgwizduje faul po wejściu, no a faulujący ma już na koncie żółtą kartkę. Całe szczęście, że obyło się bez żółtej kartki. Sędzia był chyba trochę pobłażliwy. W końcu ten zawodnik ma już jedną kartkę na koncie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Wciąż bronią się piłkarze Jagiellonii. Będzie rzut rożny dla rywali. Piłka poza boiskiem. Kolejny rzut rożny. Dobry strzał na bramkę po rzucie rożnym. Naprawdę szkoda. Ciut niecelny. Coś mi się zdaje, że grając tak dalej, wkrótce strzelą gol. Auda. Interesująco. Szansa! No i broni ten strzał. Świetna interwencja. Posyła w pole karne. I będziemy mieli rzut z autu. Podanie i strata w środku pola. Grzyb! I Jagiellonia za moment z rzut rożnego. Wywalczyli rzut rożny. Dobrze go rozegrali, ale ewidentnie zabrakło wykończenia. Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Wielka szkoda. Grzelczak. Dobrze, biega na wolne pole. Wasiliew! Poprzeczka ratuje ich przed utratą bramki. Wspaniała interwencja. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego.
będzie rzut wolny. Grzelczak. Mitrowicz. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Rozpoczęli drugą połowę. Jagiellonia prowadzi. Ciekawe, czy zdoła to prowadzenie utrzymać. Łukasz Królika. Wasiliew. I piłka wybita do przodu. Łukasz Purliga świetnie interweniuje. Dobra okazja. Piękny gol. Okazuje się, że nie wszystko jeszcze w tym meczu rozstrzygnięte. Wydawało się, że nie są w stanie nawiązać walki, a tu proszę. Wynik 2-1 jeszcze o niczym nie przesądza. Tomasik. Jest zawodnik na czystej pozycji. Można powiedzieć, że praktycznie w pojedynkę demoluje drużynę rywala. Hat-trick. Ależ bramka i to w dodatku trzecia. Hat-trick, spójrzmy. Muszą mu chyba przydzielić dodatkowego obrońcę. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. Wasiliew. Czernych! Niecelnie, nie ma gola, ale i nie ma zmartwienia, bo przecież wysoko prowadzą w tym meczu. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Niestety posłał piłkę do własnej bramki.
Niestety, takie pomyłki się zdarzają. Pechowa ta interwencja. Gol samobójczy, żeby się tylko nie załamał. 3-2 to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. Ależ uderza! No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w bramkarza. Burliga. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Mitrowicz. Ach, szkoda, strata. Grzelczak! Aj, pech, słupek! Będziemy mieli zmiany. Zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz wprowadzi któregoś z nich do gry. Oddaje strzał. Nie ma gola. Śliska, ale sprytnie go uniknął. Tarasow. No, kolejne udane przejęcie. No brawo, świetne wyjście z wodem. Szansa! Takimi strzałami go nie pokonają. No to interesująco. Grzelczak! I mamy bramkę dla Jagiellonii. No i strzelił kolejną bramkę, ależ ma dzisiaj dzień. Rzeczywiście każdy jego strzał kończy się dziś golem. Obrońcy muszą go lepiej pilnować. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. No, schodzi z boiska w pełnej chwale, słuchając owacji kibiców. Tak, ewidentnie to był dla niego dobry występ. 4-2, dwie bramki różnicy. To zarazem dużo, ale i mało. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Osyła w pole karne. I teraz świetna interwencja bramkarza. No i mamy dobry, udany odbiór. Frankowski. Uderzenie, ależ wspaniale. Tarasow. Świetnie przewidział to zagranie i przejął.
No i strata piłki. Gra będzie wznawiana od bramki. Frankowski. Dobrze, przebił się. Grzelczak! Gol! Pokonał bramkarza. Ależ finezja i czyste kopnięcie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. 5-2. Wynik nie dziwi. Postawa obrońców zdecydowanie tak. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Dobra wymiana podań. Rafał Grzyb. Grzelczak. Wspaniale obronił, świetnie wyłapał tę piłkę. Świetnie się ustawił. Jest okazja. Piękny gol. No, brawo. W powtórce widać, jak sprytnie przechytrzył bramkarza. Świetny strzał i wielkie brawa za tę akcję. No i mamy 5-3. Nie najlepiej świadczy to o obrońcach, znakomicie o napastnikach. I podaje głową do kolegi z drużyny. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Jest zawodnik na czystej pozycji. Czy będzie bramka? Frankowski prosto w bramkarza. Uderza. Piękna interwencja. Spójrzmy, nawet bramkarz poszedł wspomóc kolegów przy tym rzucie rożnym. Dobrze piąstkuje, daleko, do przodu. Gwizdek i koniec meczu. No i mamy wygraną. I choć to był tylko mecz towarzyski, to jednak zwycięstwo zawsze cieszy. No, dzisiaj chyba przeszedł samego siebie. Naprawdę fantastyczny występ. Kapitalny występ. Dzisiaj naprawdę rozpruł mu się worek z bramkami. Grał fantastycznie i w pełni zasłużyłby świętować z drużyną to zwycięstwo. Wybiega...